Część Boże, druga część świadectwa namaszczonego. Teraz napiszę o Małym Krzyżu, tym w cudzysłowie właściwym. Otóż na belce poprzecznej ramienia od Częstochowy w odległości 21 km. Zwróćmy uwagę na liczbę 21, która dla mnie jest święta i symbolizuje Trójcę świętą. Również ważna jest połowa tej liczby. 11 przed Osuchową znajduje się miejsce Wyszków Turzyn. Jest to cudowne miejsce, jedyne takie na świecie, które na swój kult wybrali miłosierny Bóg Ojciec i miłosierny Bóg Syn. Tam właśnie ma objawienia i prowadzi to wielkie dzieło prorokini Jadwiga i wraz z grupą Boga Ojca wyprasza przepotężne łaski dla nas wszystkich. Obecnie jest tam m.in. krzyż Kaplica Grota, a w przyszłości będzie świątynia. Tam już się dzieją wielkie cuda. Gromadzimy się tam w pierwszej niedzielę sierpnia święto Boga Ojca na wielką uroczystość, by uczcić sławę Boga Ojca. Jakież tam spływają łaski Boże, jakież ukojenie. Po prostu trzeba tam być. Centrum tego małego krzyża właściwego to Osuchowa, a nieco dalej – Ponad 30 kilometrów od niej jest następne miejsce objawień, w Ostrożnym. Objawienia ma tam 90-letnia siostra Czesława Polak. Obecnie jest tam duża kaplica ze świętymi figurami, a w przyszłości będzie świątynia. Prawdopodobnie ku czci Ducha Świętego. Będąc tam rozmawiałem z siostrą Czesławą i potwierdziła to. Dokonują się tam cuda, uzdrowienia. Cudowne miejsce wyszków turyn symbolizuje ranę prawej ręki, a ostrożne rany lewej ręki Pana Jezusa. Odległość ostrożnego od osuchowej odbiega od mojej liczby 21 i to znacznie. Dlaczego? Długo nie miałem odpowiedzi, aż w końcu przyszło natchnienie. My sami z siebie nic nie możemy. Dlatego prośmy kochanego tatusia z nieba poprzez serce kochanej mamy. A pomoc przyjdzie. Teraz narysujmy ten krzyż. Wyszku myśnik myślnik osuchowa około 21 km. Osuchowa myślnik w górę wąsewo, 21 km. Osuchowa prostyń w dół około. 21 km. Więc dlaczego tu jest dużo więcej? Ano, dlatego, że najpierw była przybita prawa ręka Pana Jezusa, a następnie lewa ręka. Przy tym oprawcy tak mocno naciągali rękę, że aż powyskakiwała ze stawów, czyli lewą rękę przesunęli o znaczną odległość może o 5 a może więcej centymetrów? Czyli nie może być 21 kilometrów, a znacznie więcej. Czyżby więcej o połowę tej świętej liczby? Czyli o około 11 kilometrów. Zwróćmy uwagę, jak zły nienawidzi tych liczb. Stąd zamachy w tych dniach. Teraz napiszę o prostyni, miejscu szczególnym i to od dawna. Cudowne ukazanie się świętej Anny ponad 500 lat temu. Jest tam cudowna figura, statua Trójcy Przenajświętszej, i pod takim właśnie wezwaniem jest tutejsza świątynia. Nie będę dużo pisał, ale powiem, że cuda, jakie się tam działy, są niespotykane w świecie. Na przykład, topielcy martwi wiele godzin byli wskrzeszani. W zamian proszący o cud mieli pójść w pielgrzymce do prostyni. Tych cudów jest wiele i są zapisane w kronice. Nasz wielki święty prymas, kardynał Wyszyński, który urodził się niedaleko od prostyni, jego ojciec był organistą w prostyni, mawiał, kto chce doznać łaski, niech idzie do prostyni. Dla mnie prostyń jest wyjątkową świętością. I tu widzę serce Pana Jezusa na naszym krzyżu. Głową jest brok Osuchowa. I z tego miejsca, ja tak tłumaczył nazwę, dusze idą prosto do nieba. Prostynia. Sama świątynia jest tak majestatyczna w swoim wyglądzie, że przypomina mi nieistniejącą świątynię Salomona. Na północ od Osuchowej, właściwie północny zachód. W odległości około 21 km znajduje się Wąsewo, w którym czczony jest obraz Matki Bożej z dzieciątkiem. Jest on cudowny i przychodzą do tego miejsca liczne pielgrzymki. Ciekawostką jest też to, że sąsiednia wioska ma nazwę Króle, czyli idealnie pasuje do tabliczki. Na krzyżu Chrystusa A teraz napiszę o malutkim krzyżu Mocno skręconym, przekrzywionym Od którego zaczęła się moja W cudzysłowiu przygoda Z odkrywaniem krzyża Nowego Jeruzalem Kilka lat temu zwróciłem uwagę na to Że Brok, jedno z najmniejszych miast świata Liczy niecałe dwa tysiące mieszkańców a właściwie świątynia znajduje się 11 km od sąsiednich świątyń. I tak brok myśnik prostyń około 11 km, belka pionowa. Brok myśnik osuchowa około 11 km, belka pionowa. Brok poręba około 11 km, belka pozioma. Brok Małkinia około 11 km. Belka pozioma. Odbiegało od tego schematu sadowne. Odległość to połowa jednastki, około 5,5 km. Dlaczego? Przez wiele lat nie mogłem tego wyjaśnić. Dlaczego przed wiekami tak usytuowano tę świątynię? Pod wezwaniem świętego Jana Szciciela. Mam natchnienie, że teren pod świątynią ukazali aniołowie Boży, dokładnie wskazując miejsce jej powstania. Teraz już wiem, że sadowne symbolizuje ranę boku Pana Jezusa, przez którą wytrysnęła krew i woda, źródło miłosierdzia Bożego. Odległość sadowne, myślnik prostyń, wynosi około 11 km. Centrum tego krzyża, czyli Brok, jest dla mnie trochę zagadką i czekam na dalsze, w cudzysłowie, wiadomości. Jest jednak pewnym pewnym dla mnie, że nazwa Brok oznacza broczyć. Jest tam również rzeczka o tej nazwie, która wpływa obok miasteczka do rzeki Bóg. I tak jak rzeczka Tuchełka w cudzysłowie niesie zwłoki do Boga. Ta, ta grzeczka brok, w cudzysłowiu, niesie krew Zbawiciela, pochodzącą z korony cierniowej. A teraz jeszcze napiszę, choć już nie ma czasu, by być posłusznym prorokini Jadwidze o dalszych cudownych rzeczach, które się w cudzysłowiu rysują właśnie na krzyżu w cudzysłowiu właściwym. Otóż biorąc miarę odległości pomiędzy ranami rąk, czyli wyszków turzyn, a ostrożne, wykreślamy biorąc górny punkt osuchowa wąsewo czubek głowy i przesuwając w dół łatwo odnajdujemy miejsce o nazwie kostki, obok której odziwo jest również być może kolonia tej wioski osada. Kostki pieńki. Z Zemeryś wiemy, że stopy Pana Jezusa opierały się na kawałkach drewna przybitego do krzyża. Tu już nie trzeba nic tłumaczyć, a obok z tych miejsc wypływają dwie rzeczki. Jedna o nazwie Buczynka jest po prawej stronie, dla nas patrząc z góry, która dopływa do rzeki Bóg. Druga o nazwie Miedzianka dopływa do rzeki Liwiec. I tu też jest oczywiste, że miedź symbolizuje krew. Liwiec natomiast również bierze początek z pionowej belki Krzyża, ale dużo dalej, bo z okolic Siedlec, stopy pana Jezusa, jak wiemy z przekazów, były na wysokości oczu stojących pod krzyżem. Więc podobną odległość, jaką zaznaczyliśmy. Ranę stóp przesuwamy dalej w dół po krzyżu i mamy miejsce styku krzyża z ziemią, czyli też i miejsce wypływu liwca. Nazwa liwiec zawiera człon liw, co oznaczało kiedyś rowek w krawędzi deski, by móc ją połączyć. Z inną deską widzimy, że liwiec, a teraz rowek niesie wodę, czyli krew Pana Jezusa ze sobą wprost do rzeki Bóg. A ciekawym również jest to, że wpada prawie naprzeciwko przecudnego miejsca wyszków Turzyn. Miłosierny Bóg Ojciec, miłosierny Bóg Syn, tyle że po drugiej stronie. Pani prorokini Jadwiga w naszej rozmowie słusznie zauważyła, że jabłoń jest daleko od miejsca wypływu liwca, czyli styku krzyża z ziemią. Jednak jak wiemy z Emeryś, czaszka Adama jest głęboko pod ziemią. Na tym zakończę moje rozważanie. Oczywiście mam więcej wiadomości na ten temat. I jak Pan Bóg zechce, to może je podam. Na przykład w książce. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompejańskiej w intencji o pomoc w trudach i przeciwnościach, namaszczonemu bratu Andrzejowi. Powstało 10 grup modlitewnych, zaczynamy tworzyć 11 grupę. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się do kolejnej nowenny pompejańskiej w intencji od Arkapłana Płana dla Wspólnoty Krzyża Nowego Jeruzalem. Udało się utworzyć pięć grup modlitewnych. Zaczynamy tworzyć szóstą grupę. Zapraszam chętne osoby, które by chciały dołączyć się do modlitwy w tych intencjach. W opisie pod filmem podam mojego maila, na który można się zapisać do modlitwy. Każdej osobie będzie przypisywany dziesiątek różańca. Bóg zapłać za pomoc modlitewną i finansową w dziele Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem. Prosimy o dalsze wspieranie modlitewne i, jak to ma możliwość, również finansowe. Informacje o Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem będą też w opisie pod filmem. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana Polaka. Również w opisie podam maila do osoby która prowadzi Różę Różańcową. W jego intencji oraz posty, również w jego intencji. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.